wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Moja kolekcja. Dzisiaj zaprezentuję Wam bryczesy z mojej, i w sumie bryczesy i leginsy z mojej zimowej kolekcji. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba film. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, bo no, filmy pojawiają się praktycznie codziennie, także żeby nie ominąć żadnych filmów, to z dzwoneczkiem. I co? Zapraszam do oglądania. Miłego! Teraz przechodzimy do bryczesów na zimę. Bryczesy na zimę mam w drugiej jakby części szafy, ale je po prostu w tym momencie przełożę tutaj, o, żeby mogła Wam spokojnie pokazywać. Trochę się zakurzyły. To są akurat leginsy, pierwsze leginsy zimowe oczywiście. Tutaj w środku polarek, moje włosy. Cieplutkie, fajne leginsy na zimę. Dobrze się układają i w sumie one są z Equesta. Chyba nic więcej, nic dodać. No takie zwykłe, trochę szerszy pasek na talii. Nie spadają, fajnie się układają, są wygodne i w miarę cieplutkie. Także jest ok. Jest ok. Następne to są również z Equesta, tylko tym razem granatowe z taką czarną pupką, czarnym tyłem. No i te leginsy również mają podszycie polarowe, są fajne, cieplutkie, ale na jakieś takie, wiecie, turbomroźne dni to chyba nie. Chociaż szczerze Wam powiem, że nie wiem, bo ja w takim turbomroźne dni raczej nie wychodzę z domu. Jestem tą osobą, która woli ciepełko. Tutaj z boku mają taki napis Equesta i bardzo fajnie to wygląda z granatowym, ten złoty napis. I no cóż, leginsy jak leginsy. W zimę bardzo często w nich chodzę, bo są mega wygodne. No i takie, wiecie, no cieplutkie. Następnie też są z Equesta, tylko to jest chyba inny model, bo tamten pierwszy, co Wam pokazywałam, nie miał kieszonki. Ten natomiast ma. Tutaj trochę mi się nitki powychodziły, nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że mam za dużą dupę i po prostu tak wyszło. Też są podszyte futrem, boże, polarem, nic nadzwyczajnego, tak samo zrobione jak pozostałe, tylko że mają kieszonkę, no i tutaj lekki napis Equesta, nie jest taki mocny. Nie jestem pewna, czy on mi się sprał, czy w sumie on taki był, nie pamiętam, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Dobra, następne to są leginsy z Covalliero, zimowe, z mocną, dużą gumą, jak widać. One są też bardzo fajne, spoko, mają też tutaj polar taki, więc są mega cieplutkie, no i przede wszystkim bardzo fajny lej, bo to jest Covalliero, naprawdę lubię ten lej. Kieszonki z boku dwie. No i tak, to jest w takim kolorze. To są chyba z tej kolekcji zimowej, co była teraz. Tak, chyba tak, o ile się nie mylę. Nie wiem, nie pamiętam. Chyba tak. Już widzisz, tyle rzeczy, że człowiek nie pamięta. I mam jeszcze ten sam model, jakby tylko inny kolor. Taki zielony, mocno zielony. O, pyk, tu jakieś znowu moje włosy. Także spoko. Te musiałam chyba zmniejszać, te czy te drugie? Chyba te, bo one były w rozmiarze 38-40 i one były na mnie za duże, więc ja je u krawcowej trochę zmniejszyłam, ale i tak ona mi nie zmniejszyła ich tak, jak chciałam, żeby mi je zmniejszyła, żeby były jeszcze mniejsze, no ale już mi tak nie spadają z tyłka. No i zobaczcie, z racji tego, że po prostu mam one są za duże i mi, wiecie, tak trochę opadały, to mi się przetarły w kroku. W sensie przetarły, tak zmechaciły mi się, nie? Takie kulki powstały, bo w tych, nie mam tego problemu, nie? Zobaczcie, a w tych więcej chodziłam, no bo mi tak nie spadały z dupy i no też się wtedy po prostu nie przecierały, tak? I nie powstawały kulki, także no jednak te bryczesy, leginsy muszą być dopasowane. Następne zimowe, w których nie chodzę i chyba też pójdą na sprzedaż, to są takie bryczesy, one mają w ogóle tutaj takie kryształki, w słońcu one bardzo fajnie wyglądają, tutaj na kieszeni również mają takie kryształki, ale one są w środku, mają bardzo mocny polar, ale ja jakoś w nich nie chodzę, nie wiem w sumie czemu, ale jakoś tak nie chodziłam. I mają w sumie z po kolei, a z jakiej one są firmy? Z Horze. One są z Horze, ale no jakoś tak, nie wiem, za dużo w nich nie chodziłam. Trochę są chyba ukurzone, więc rozumiecie. No i mamy ostatnie już bryczesy zimowe, na tym już będziemy kończyć. To są zimowe bryczesy z Covalliero, one są mega ciepłe, mega fajne, mają mega fajny lej, trochę mi spadają co prawda z tyłka, powinna mieć do nich pasek zawsze. Granatowe, ale są tak grube, bo po prostu mają tyle, wiecie, one są naprawdę z porządnego materiału, mają jednak ten porządny polarek i one po prostu wydają się w ogóle same w sobie duże, więc ja jak je nakładam, to jestem 2 razy większa. No i niestety, ciepło za wygląd trzeba coś wybrać. Także no one są super, ale jak je zawsze zakładałam, to gadaliście, że ja gruba jestem i mam kompleks. Także kochani, to by było na tyle z moich jeździeckich bryczesków i leginsów. Mam nadzieję, że film taki wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie w sumie więcej takich filmów z takiej serii, bo mam jeszcze czopraki, mam sporo koszulek i takich, nie wiem, pewnie koszulki zrobię letnie, później zimowe, bo jest tego naprawdę sporo. Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć taką moją kolekcję koszulek, czapraków. Będzie mi miło, jeśli napiszecie komentarz i wyrazicie swoją opinię. Dajcie znać, które bryczesy z mojej kolekcji najbardziej wam się podobały. Chętnie się dowiem. I dajcie znać w ogóle, czy taki film wam się podobał. A ja już się z wami żegnam, lecę montować. Buziaki, cześć i pa!